Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś mam dla Was zakupy kosmetyczne, praktycznie sama pielęgnacja, ale znalazł się też jeden produkt z kolorówki, ale zaczniemy może od produktów, które są dla mojego męża. Dezodorant Adidas Ice Diff. Wydaje mi się, że ten zapach już mój mąż miał, całkiem fajnie się sprawdzał, długo trzyma świeżość, więc na jakieś opakowanie dezodorantu by się przydało. Palmolive, żel pod prysznic typowo męski, o zapachu sport. Myślę, że to będzie też fajny zapach. Od czasu do czasu lubię właśnie mężowi kupić z Palmolive jakiś żel. On je lubi, one się dobrze u niego sprawdzają. No i ta pojemność 500 ml myślę, że na jakiś czas wystarczy. Ale mam też jeszcze jeden żel z Isany i też zapach sport, więc mam cichą nadzieję, że będzie się podobał mojemu mężowi ten właśnie żel pod prysznic i na jakiś czas pewnie wystarczy. I mam jeszcze coś do golenia, to akurat używa u mnie cała rodzina, w dwupaku Gillette żel do golenia i powiem Wam, że jednak wolę żele, są wydajniejsze, mam wrażenie, że łatwiej się goli poszczególne części ciała, więc widzicie, w dwupaku na jakiś czas nam wystarczy. Coś do kąpieli, tym razem mam duże opakowanie kryształków do kąpieli z Knape o zapachu lawendy, tu jest 500 gramów, a więc myślę, że na wiele kąpieli mi wystarczy to opakowanie. Oczywiście, czy produkt przypadł mi do gustu, czy niekoniecznie, dowiecie się w projekcie Denko za jakiś czas. Znakomi, mam tu produkt do pielęgnacji biustu i bardzo się ucieszyłam, że jest w końcu produkt z pompką, natomiast jest to produkt do pielęgnacji biustu dla kobiet w ciąży. Myślę, że mi nie zaszkodzi, bo składy na komi ma bardzo dobre, tu jest 130 ml, no i fajnie, że jest ta pompeczka, ale zobaczymy, czy produkt będzie tak samo dobry, jak ten, który lubię. Oczywiście w Denko dam Wam opinię. Krem do rąk, takie maleństwo z EO Laboratorie, 30 ml, zobaczymy, jak się to sprawdzi, to jest z jakimiś minerałami, z organiczną oliwką, więc mam cichą nadzieję, że będzie fajnie nawilżało właśnie te przesuszone dłonie w tej chwili. Z Rossmana Procudent, ta płukanka do jamy ustnej, to jest duża pojemność 500 ml. Jest dość wyraźny w smaku, on nie zawiera alkoholu. No i oczywiście no musiałam co kupić już kolejne opakowanie. Jeszcze jedna rzecz do kąpieli z Isany, to są te perełki, które barwią wodę i pachną kokosem i wanilią. Uwielbiam ten produkt, no i wiadomo, dorzuciłam sobie kolejną saszetkę do zakupów. EOS, pomadka nawilżająca. Ja muszę mieć zawsze jakąś pomadkę nawilżającą, bo niestety moje usta strasznie wysychają i pierzchną. W każdym razie w tej chwili mam z Ifrosze już na wykończeniu. Miałam kiedyś jajeczko z EOS-a, ale ja nie do końca lubię jednak taką formę nakładania czegokolwiek na usta, więc pomadka taka, wiecie, typowa w sztywcie i z tego co pamiętam, to miała być strawberry. One niestety nie mają koloru, ale za to przyjemnie pachną, więc mam cichą nadzieję, że pomadka też się u mnie sprawdzi. Dezodorant Bio od Ewy Chodakowskiej. Zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie ten dezodorant. Ja mam tu czyjak kwiat japońskiej wiśni. 50 ml, takie opakowanie w kuleczce. No i zobaczymy, czy będzie chociaż przez jakiś czas utrzymywał świeżość u mnie. No, no to oczywiście dam Wam znać. Chusteczki, tym razem Baby Dream. Już wiecie, nie ma wymyślania, że ja takie i takie lubię. Bierze się po prostu to, co jest. Tu jest 80 sztuk, więc myślę, że na jakiś czas mi wystarczą. Mam tylko cichą nadzieję, że będą dobrze nawilżane do ostatniej sztuki. No ale to wiadomo, to się dopiero okaże, jak zacznę używać. Z kolorówki mam jeden jedyny podkład, Yanda. I to jest podkład, który już miałam, to jest typowo kryjący. Powiem Wam, że zdecydowanie lepiej się sprawdzał u mnie niż ta wersja matująca. Bardzo ładnie wyglądał na skórze. Jedyny minus to kolor, bo to jest jasny beż i to jest w sumie najjaśniejszy kolor z tej gamy, jaki tam, wiecie, na stronie był. W każdym razie mam rozjaśniacz, więc spokojnie będę sobie używać go właśnie w ten sposób, ale sam podkład bardzo ładnie wygląda na dojrzałej skórze. Długo się utrzymuje. Nie wyświecał się u mnie tak szybko, więc dlatego skusiłam się na kolejne opakowanie. Mam też w sumie 4 produkty do włosów z Isany. I pierwszy to jest odżywka do włosów nabłyszczająca Magnolia i Lotus. Powiem Wam, że z tej serii odżywek do włosów chyba nigdy nic nie miałam. Zawsze kupowałam z tej serii szampony i one się u mnie świetnie sprawdzały. Natomiast odżywek nie miałam, ale szampony były wszystkie wymiecione. Więc no niestety nie kupiłam ani jednego, tu jest 300 ml, no i mam nadzieję, że te odżywki sprawdzą się na moich włosach, bo mam jeszcze jedną taką intensywnie regenerującą do włosów zniszczonych z miodem i wanilią, ta pewnie będzie słodko pachniała, no i też jest tutaj 300 ml, więc wiecie, na jakiś czas mi wystarczy.
I z Isany mam jeszcze jedną odżywkę do włosów z olejkiem arganowym i tą wydaje mi się, że już miałam i całkiem fajnie się sprawdzała. I tu już jest 200 ml, także za jakiś czas, wiecie, opinie będą się o nich pojawiały. Z Isany mam jeszcze żel pod prysznic Paryż o zapachu róży i tu jest 300 ml. Ja od czasu do czasu lubię sobie kupić właśnie coś z Isany, jeśli chodzi o żele do mycia. One bardzo przyjemnie pachną, fajną mają konsystencję i są w miarę wydajne, więc tu mam żel na zapas. No i zostały mi jeszcze trzy produkty. W sumie pierwszy to jest Bingo Spa. Rzadko kiedy coś kupuję z tej marki, jakoś tak po macoszemu ją traktuję. Tu mam dużą pojemność produktu do nawilżania dłoni, 280 gramów. Jedwab do dłoni. Tu jest ze śluzem ślimaka, masło kakaowe, witamina E, produkt z pompką. No i teraz wiecie, mam tak przesuszone dłonie, że no niestety nakładam mnóstwo ilości kremów i za bardzo nie działają, więc zobaczymy, czy ten się sprawdzi i zacznie nawilżać moje dłonie. Ale to oczywiście dam Wam znać. I dwa produkty zostały mi do pielęgnacji twarzy. Pierwszy to jest Nakomi i to jest żel z aloesem. Tu jest 50 ml. Powiem Wam, że takie opakowanie jedno jakiś czas temu podarowałam mojej córce i była zachwycona. Mówi, że jest świetne i to jest typowe serum, więc zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. To jest do wszystkich typów skóry. Miałam oczywiście skórę już dojrzałą, więc pewnie będzie troszeczkę inaczej się zachowywał ten produkt u mnie, ale Nakomi ogólnie ja lubię produkty, one się świetnie u mnie sprawdzają, więc mam cichą nadzieję, że ten żel, w sumie to serum, też się u mnie sprawdzi. I na koniec został mi tonik z Fitomedu z lukrecją. Tonik do cery suchej i wrażliwej. Bardzo przyjemny produkt, ja już go miałam. I jak zobaczyłam, że jest znów dostępny na stronie internetowej, to po prostu wrzuciłam go do koszyczka. 200 ml, on ma bardzo specyficzny zapach. Nie każdemu będzie się podobał. Natomiast ja ziołowe zapachy w kosmetykach lubię i one mi nie przeszkadzają, więc mam kolejne opakowanie i z przyjemnością będę je zużywać. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne. Jak widzicie, całkiem sporo pielęgnacji, ale tego zużywamy najwięcej. No i wiadomo, przez pewien czas nie będę jeszcze wychodzić nigdzie na zakupy, bo nie mam takiej potrzeby, a i też nie powinnam się nigdzie szwendać. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko i dbajcie o siebie. Zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!